Witajcie kochani, z tej strony Rafał Słoma, Nikola i Marcel Zapadka. Hej. Nikola Jankowski. Jakby to zacząć? Mam zrobić intro, słuchajcie, więc tak. Generalnie mamy mega, mega, mega news. Pan Bóg cały czas otwiera, uświęcamy się, wychwalamy Pana Boga i Pan Bóg cały czas otwiera nowe rzeczy. Niesamowite rzeczy. Dzisiaj przyjdziemy do Was z Nowym Testamentem przede wszystkim. Zaczniemy, myślę, od Ewangelii Mateusza 24 i pokażemy Wam coś niesamowitego, co właśnie dzieje się na świecie. Co dzieje się na Waszych oczach. Mam nadzieję, że dostrzeżecie to, co my. Od czego, słuchajcie, byście chcieli zacząć? Bo ja może bym przeczytał Ewangelię Mateusza 24 i wtedy zaczniemy ją defragmentować i rozkładać na kawałki. No to super, możemy to zrobić. Dobra, to czytamy. A więc przejdźmy do Ewangelii Mateusza 24 od wersetu 29. Czytamy. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Zwracajcie uwagę na szczegóły. Zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi, a księżyc nie da swego blasku. Mamy dwie sytuacje opisane, które mają się wydarzyć. Słońce ma się zaćmić, tryb dokonany, i księżyc ma nie dać swego blasku. Czytamy dalej. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Gwiazdy mają padać z nieba. Gwiazdy nie spadną jeszcze z nieba, tylko mają padać z nieba. Ma być jakiś okres, jakiś przedział czasu, kiedy to gwiazdy mają spadać z nieba. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca aż do drugiego. Kochani, więc od razu tu jest pierwszy punkt. Zaraz też po ucisku. Kochani, jak wejdziecie w interlinię, to zobaczycie, że nie ma słowa zaraz, tylko jest natychmiast, od razu. Natychmiast, immediately. Wejdźcie w interlinię, zobaczcie, jakie zostało użyte słowo. Immediately, natychmiast. Ucisk się kończy. 7 lat się kończy. I natychmiast, po tym jak ucisk zakończy się, słońce ma się zaćmić, księżyc ma nie dać swego blasku i ma być jakiś czasookres, jakaś przestrzeń czasu, w której to gwiazdy mają zacząć spadać. I tutaj, zanim przejdziemy jeszcze do szczegółów, do tego, co się dzieje na świecie, to musicie zrozumieć, że mamy równoległy opis z objawienia Jana 6:12, w którym powierzchownie czytając, moglibyśmy stwierdzić, że jest to opis tych samych wydarzeń. Posłuchajcie. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą. Stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiony wór, a cały księżyc stał się jak krew. Cały księżyc stał się jak krew. Więc mamy dwa wydarzenia opisane. Pierwsze wydarzenie w Mateusza 24 opisuje, że księżyc stał się bez światła. Nie miał światła księżyc. Nie dał blasku. Nie dał swego blasku. Natomiast w objawieniu Jana w 6 rozdziale czytamy, że księżyc stał się jak krew. Nie może to być opis tych samych wydarzeń. Te wydarzenia mogą być niedaleko siebie. One mogą następować po sobie. Ale nie są to te same wydarzenia. To nie jest ten sam moment w czasie, bo księżyc nie może jednocześnie nie dać swego blasku, a więc być bez światła i jednocześnie być czerwony, jak krew. Nie da rady. Albo jest czerwony, albo jest bez światła. Więc na tej podstawie nie możecie łączyć objawienia 6 z Mateusza 24. To nie są te same wydarzenia. Więc wiemy, że po ucisku
Księżyc ma się stać bez światła. Słońce ma się zaćmić, a gwiazdy mają spadać. Czy dzieje się coś takiego, słuchajcie, na świecie? Albo czy jest zaplanowane? A właśnie dzisiaj ma się to wszystko stać. Słuchajcie, dzisiaj jest, który dzisiaj jest? Drugi, października. Tak, dzisiaj ma być zaćmienie słońca, księżyc ma być new moon. W nowiu. Tak, czyli nie będzie go widać, będzie czarny. I słuchajcie, sprawdziłam wczoraj, bo ciężko jest, zauważyłam w Polsce, znaleźć takie informacje, ale znalazłam, że właśnie dzisiaj ma się zacząć meteor shower i to są gwiazdy spadające. I to się dzisiaj zaczyna i to będzie aż do 7, jak dobrze pamiętam, listopada. Więc tak jak czytamy właśnie w Mateusza, że to będzie proces z gwiazdami, a nie, że one od razu wszystkie spadną, więc to idealnie pasuje do tego opisu. Te trzy rzeczy właśnie dzisiaj, 2 października, się dzieją na świecie. Dzisiaj jest start tych wydarzeń. Dzisiaj jest start tych wydarzeń. Tak. Dzisiaj startuje księżyc w nowiu, słońce zaćmione i start tego czasu okresu, tego przedziału, kiedy gwiazdy mają spadać, bo gwiazdy mają spadać, tak jak powiedziałeś, od 2 do 7, ale 21-22 ma być kulminacja, ma być maksimum, po angielsku ma być peak, tak? Tak. Więc ma być kulminacja. I co się dzieje dalej? Przejdźmy właśnie do tego opisu dalej, czyli jak przeczytaliśmy, że gwiazdy mają spadać i wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Poślą swoich aniołów i zgromadzą Jego wybranych. Teraz skracam to, co jest napisane. A więc o czym my czytamy tutaj de facto? Skoro Pan Jezus pokaże się i pośle swoich aniołów, a zaraz wrócimy do tego słowa pokaże się, to znaczy, że czytamy o konkretnym wydarzeniu. To znaczy, że czytamy o wydarzeniu, które opisuje porwanie ludu Bożego, pochwycenie ludu Bożego, pochwycenie oblubienicy, małżonki, kobiety czystej, która nie skalała się z kobietami, która nie skalała się z kościołami, innymi słowy, która jest dziewicza. Objawienie 24 Mateusza nie opisuje powrotu Pana Jezusa na świat, że stanie tutaj swoimi stopami na świecie i cały świat go ujrzy. I niebo zroluje się jak zwój zrolowany, jak czytamy w objawieniu. I wszystko spłonie, jak czytamy w liście Piotra. Tak jak Mateusza 24 nie opisuje fizycznego ucisku, tylko oszustwo, zwiedzenie, tak samo opisuje pochwycenie, które będzie niezauważalne de facto. Bo tutaj trzeba wejść do interlinii. Objawienie dostała Nikola. Co to znaczy, że ujrzy go? Objawienie, no po prostu tak jest w interlinii, kochani. Po pierwsze to trzeba zacząć od tego, że właśnie o to chodzi, że najpierw ma być pochwycenie, mamy spotkanie. Tam, gdzie są chmury, w tym niebie, tam, gdzie są chmury z Panem. I to jest inne wydarzenie od tego, kiedy Pan Jezus wraca z nami na ziemię. I dlatego, jak czytamy Mateusza 24, musimy koniecznie wejść w interlinię, żeby dokładnie zrozumieć, który moment tutaj jest opisany. Okazuje się, że słowo ujrzeć, nie, Marcin, będziesz musiał przetłumaczyć, bo po angielsku to jest to perceive in the mind. Mhm. To see in the mind. Zobaczyć w umyśle. A perceive to jest zrozumieć. Dostrzec, przekonać. Tak, przekonać, być świadomym. Mhm. A więc widzimy, że tutaj jest opis księżyc, słońce, gwiazdy. To są te znaki właśnie Pana Jezusa Chrystusa. I jak będzie pochwycenie, to w takim sensie ludzie ujrzą Pana, tak?
ludzie zrozumieją, co się stało. I w takim sensie tutaj jest opisane, że ujrzą Pana. Bo coś się wydarzy, nie każdy wierzy w pochwycenie, ale każdy będzie wiedział, że coś się stało wielkiego. I wtedy w umyśle tak zrozumieją, będą świadomi tego, że coś się stało. Marcel, jak chcesz, to możesz to przetłumaczyć. To jest... To jest Strong 3708 słowo, horao. I to znaczy to see, perceive, attend to. Możesz zobaczyć. Discern, o. To jest też super słowo. No zobaczyć, zrozumieć, discern, czyli jakby oddzielić, tak? Jakby oddzielić w swoim umyśle jedno od drugiego. Chodzi o to, że ludzie... Być świadomym, no. Chodzi o to, że masa ludzi na całym świecie czeka na porwanie, czeka na pochwycenie. Rozumie, że będzie takie wydarzenie na świecie, jak pochwycenie ludu Bożego. I nagle okaże się, że byli ludzie jacyś i nie ma ludzi. I ci ludzie wtedy zrozumieją, zobaczą, czyli zrozumieją, przekonają się o tym, że coś się wydarzyło, że byli, a nie ma ich. No to gdzie są? Miało być pochwycenie, miało być porwanie ludu Bożego. My nie zostaliśmy porwani, pomyślą sobie. I zrozumieją, że to, co się wydarzyło, to jest porwanie, że Pan Jezus porwał swój lud, a oni zostali. Dlatego jak czytamy dalej w objawienia w Mateusza 24, powyżej tych wersetów, to jest napisane, że będą bili się w pierś. Zobaczcie. Tak, musimy zrozumieć to, co mówimy. Musimy zrozumieć to, że takie jest zrozumienie, że jest jedno przyjście Pana. I to jest prawda. Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus raz zejdzie na ziemię i raz zrobi porządek i raz będzie Pan stworzy nową ziemię i nowe niebo. To raz to się stanie, tylko jeden raz. Ale pochwycenie to nie jest to samo, jak zejście z nieba z tronu na ziemię. Pochwycenie to jest nasze spotkanie z Panem Jezusem w chmurach. Nie w niebie, tam gdzie jest tron, tylko w chmurach. To jest nasze spotkanie. I Pan Jezus jeszcze w tym momencie nie schodzi na ziemię. Musimy to zrozumieć, bo jak tego nie zrozumiemy, to nie możemy czytać po prostu te wydarzenia, bo one nie mają żadnego sensu. Nie można ich w żaden sposób umiejscowić w czasie właśnie. To jest bardzo, bardzo ważne. Bo praktycznie cały świat tak to rozumie właśnie, że Pan Jezus przychodzi raz, w sensie takim, że jest pochwycenie i w tym momencie przychodzi na ziemię, ale to tak nie jest, to jest oddzielone i to tak się nie dzieje po prostu. Tutaj tak, ja szukam właśnie Tesalonicza, już szukam, momencik, bo to, co mówisz, potwierdzone jest właśnie. Jest pierwszy list do Tesalonicza 4,17, słuchajcie. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki, naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Ale jak zobaczycie inne przykłady, to jest napisane, że na spotkanie Pana. To znaczy, że spotkanie z Panem Bogiem nie odbędzie się tutaj na ziemi, tylko oblubienica, czyli ci, którzy zmartwychwstaną i ci, którzy pozostaną żywi, i otrzymają przemienione ciała, zostaną porwani w obłoki, w powietrze i tam dojdzie do spotkania z Panem i tam dojdzie do wesela. To tam dojdzie do wesela. Nie tutaj na ziemi. Dopiero później, za jakiś czas, nie wiemy dokładnie za jaki czas, Pan Jezus wróci, tak jak czytamy w objawieniu 14:1, ze swoimi ludźmi, ze 144 tysiącami, stanie na górze Syjon, z tego co kojarzę. Pan Jezus wróci tu za jakiś czas z tymi ludźmi właśnie i stanie na górze Syjon. I to będzie powrót. I wtedy jak będziemy czytać objawienie 6:12, pozwólcie, że przeczytam troszeczkę dłużej, to zobaczycie, że są to zupełnie inne wydarzenia. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak osienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak figowiec wstrząsany silnym wiatrem zrzuca na ziemię niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a wszelka góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy i wielmoże i wodzowie i bogacze i możni i każdy niewolnik oraz wolny ukryli się w jaskiniach i górach skał, i górskich skałach.
i mówią do gór i do skał: spadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się ostać? Gniew Boga to gniew Boga, a pochwycenie oblubienicy to pochwycenie oblubienicy. To są zupełnie inne wydarzenia. Oblubienica zostanie pochwycona, a ludy będą się bić w pierś. Różne narody będą się bić w pierś. Ludzie, którzy wierzyli w pochwycenie i nie zostali pochwyceni, będą bić się w pierś. I tak jak te panny, którym zabrakło oliwy, tak, Marcel? Mhm. Panny, które zabrakło oliwy, chciały dostać się na wesele, ale nie mogły, bo drzwi były zamknięte. I Pan co im powiedział? Nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Prosiły: Panie, otwórz nam. Otwórz nam, Panie. A Pan powiedział: nigdy was nie znałem. Więc ci ludzie tutaj zostaną, ale cały świat nie będzie świadomy tego, co się dzieje. Dopiero jak Pan Jezus wróci, to te wielkie rzeczy się będą działy. Bo to, co czytamy w Mateusza 24, to są znaki, które dostrzec mogą jedynie wybrani. Jedynie wybrani. Cały świat nie dostrzeże tych znaków, nie połączy faktów z Biblią. Tak jak nie połączył faktów, że jesteśmy w ucisku. Bo jest to wielkie oszustwo, jest to duchowe i nie połączyli faktów. I ucisk się kończy, a oni dalej czekają na ucisk. Pan Jezus wraca po swoich ludzi, a oni dalej czekają na ucisk. I mówią: no nie widać ucisku, no gdzie ten ucisk jest? Nie ma ucisku. Tylko chcę dać punkt, że Pan Bóg doskonale wie, co zaplanował i co robi. Bo jak ten ucisk byłby faktycznie strasznie fizyczny, to każdy człowiek na świecie by w końcu skumał, że Pan Bóg wraca, że to jest ten ucisk. Ale nie. Wiecie, dlaczego tak jest, tak jak jest teraz? Bo to jest próba. Pan Bóg musi nas wszystkich sprawdzić. I to jest przede wszystkim duchowe. Pan Bóg musi nasze serca sprawdzić. I my musimy się uświęcać. Jakby to był ucisk, tak jak pokazują w filmach, że wszystko się pali i się wali, to każdy człowiek by się nawrócił i nie byłoby, jak to powiedzieć, filtrowania by nie było. Nie byłoby przesiania. A Pan Bóg, nie, ja już to tyle razy mówiłam, że Pan Bóg nie chce takiej sytuacji, takiej, która była już w niebie, tak? Jak wróg nasz, tak? Pan nie chce później, jak On stworzy nowe niebo i nową ziemię, żeby znowu była taka sytuacja, że jeden się zbuntuje i znowu zacznie się grzech na świecie. Pan Bóg tego nie chce. Więc to jest, jak pomyślicie o tym, jakie to jest cudowno, w jaki sposób Pan Bóg zaplanował ten cały ucisk, tak? Pozwolił na ten ucisk, żeby to było przede wszystkim duchowe, a nie fizyczne. Bo nasze serca są najważniejsze, a nie nasze ciała. Więc w jaki sposób Pan miał nas sprawdzić? Jak i nie tylko w duchowy sposób? W ogóle całe objawienie Jana jest duchowe, bo też ktoś wczoraj rzucił komentarz mi na Facebooku, że jak to szósta trąba już jest, jak w ogóle nie było pierwszych pięciu też, nie? I tam odpowiedziałem w komentarzu, może niektórzy z was widzieli, że właśnie ma być tak jak za dni Noego, to znaczy ludzie mają nie spostrzec się aż do samego końca. I gdyby ludzie widzieli właśnie rzucane plagi i całą trawę na ziemi spaloną, tak? I gwiazdę, która spadła z nieba i ona zatruła wodę i to wszystko jest literalne i w ogóle nie jest duchowe, tylko to widać namacalnie, no to wszyscy by się spostrzegli, tak? Bo to byłoby na całym świecie. Tak. I ludzie wtedy, cytując Biblię i porównując Biblię z tymi wydarzeniami literalnymi, które by się po prostu działy, no to każdy by się spostrzegł, tak? Nawet osoba, która jest ateistą, jest niewierząca, no to musiałaby połączyć w jakiś sposób kropki, tak? Musiałoby ją to zastanowić, a ma być inaczej. Więc jakby cały ten czas ucisku i tego, gdzie jesteśmy, on jest bardzo mocno właśnie duchowy, tak? To jest duchowe, duchowy ucisk. To tak jak macie w Łukasza 21 chyba? Która jest odpowiednikiem Mateusza 24, tam w Łukasza 21, bo każdy teraz patrzy na Izrael, wiecie, że Izrael, jak się zacznie wojna w Izraelu, to wtedy wiemy, że Pan przychodzi, ponieważ w Łukasza 21 jest napisane, że wtedy, gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska,
no to wtedy wiedzcie, że właśnie to jest ten czas, tak? I wiemy, że Jerozolima jest w konflikcie zbrojnym już jakiś czas, tak? Natomiast to jest duchowe. To są duchowe wojska, bo teraz Jerozolima Boża jest otoczona przez wojska, ale ta prawdziwa Jerozolima, tak? Duchowa, otoczona jest przez diabła po prostu i przez ten system diabelski. I zewsząd jesteśmy atakowani różnymi rzeczami, które musimy odpychać i po to też mamy zbroję Bożą, żeby odpychać te rzeczy, tak? Ale chodzi o to, że to jest duchowe, tak? I Jerozolima otoczona przez wojska też jest duchowa. I ohyda spustoszenia jest duchowa, tak? Nie ma już fizycznej świątyni. Trzeba to czytać po prostu inaczej, niż się kiedyś czytało, tak? Dlatego ludzie mogą nie zauważyć. I to, że nie rozumiemy pewnych wydarzeń, niektórych, które się wydarzyły, a które są opisane w Księdze Objawienia, to wcale nie znaczy, że tych wydarzeń nie było, tak? Po prostu my możemy nie rozumieć, w jaki sposób Biblia się wypełniła, bo Pan Bóg nie wszystko każdemu otwiera od razu, tak? Czasami na zrozumienie trzeba poczekać jakiś czas i to jest duchowe właśnie, tak? To chciałem tak dodać. Tak, ale co ten ucisk spowodował, nie? Co spowodował ucisk? Ucisk spowodował to, że zostali ludzie przesiani w ucisku. Że ludzie przez ten filtr, jak to nazwałaś, zostali odfiltrowani. I tylko niektórzy ludzie przetrwali ten ucisk duchowy. Bo w trakcie tego ucisku nie przeszli prób różnego rodzaju. Nie zdali testów różnego rodzaju. I tym samym odpadli. Odpadli. Nie zdali egzaminu. Po to był ucisk, żeby nas przesiać. Po to był ucisk, żeby nas wypróbować. Żeby okazało się, kto jest wypróbowany wśród was. Żeby się to okazało, bo to nie było wiadome. Bo to były mega wielkie próby duchowe dla ludzi, którzy prawdziwie wierzą i prawdziwie są nawróceni do Pana Jezusa. To były mega grube próby duchowe, bardzo ciężkie wielokrotnie. I naprawdę, bez Pana Boga, żeby się ostać w tych próbach, to naprawdę, nie wiem, nie da rady po prostu. Nie da rady. No. Więc te próby, tak jak mówicie, były duchowe i zostali ludzie przesiani. I tylko garstka przeszła ten test, przeszła tą próbę. I ciekawa analogia jest właśnie w Mateusza 26:40, gdy Pan Jezus mówi do uczniów. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra, tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czy mogłabyś, Nikola, otworzyć Objawienie 13:5? Już. A ja przejdę dalej sobie do Mateusza. Objawienie 5 i przeczytaj. 13:5. Przeczytaj, co? I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. Bestia otrzymała moc działania przez 42 miesiące. A teraz Objawienie 17:12. 12, tak? A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Na jedną godzinę wraz z bestią. Bestia otrzymała moc na 42 miesiące. Królowie wraz z bestią mają wziąć władzę na jedną godzinę. Tu jest analogia. Jedna godzina może być rozumiana jako 42 miesiące. Pan Jezus, mówiąc do uczniów, możemy wyciągnąć symbolicznie, że jest to przesłanie do nas. Tak. Że ucisk ma trwać 3,5 roku, 42 miesiące. I Pan Jezus zwraca nam uwagę. Ludzie, nie możecie jednej godziny wytrzymać? Nie możecie wytrzymać 3,5 roku? Zobaczcie, co jest dalej. Potem przyszedł do uczniów i został ich śpiący. Rzekł więc do Piotra, tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tak, kochani, bo ten cały ucisk właśnie, przez ten cały ucisk, wielki ucisk, mieliśmy być wierni. Mieliśmy ufać Panu. Mieliśmy oddać całe nasze... Wszystko mieliśmy oddać, tak? Życie Panu Bogu. Oddać Mu stres, zmartwienie, tak? Mieliśmy z Nim przejść przez te próby, a nie
odrzucać Pana Boga i samemu coś robić. I po to to wszystko było. Żeby nas sprawdzić, żeby nasze serca były czyste przed Panem Bogiem. Pan Bóg, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, tak jakby dał nam ten ucisk, żebyśmy udowodnili, nie wiem jak to powiedzieć, naszą tożsamość, nie wiem. Naszą wiarę. Tak. Tak, bo nas wypróbował, wyszlifował nas Pan Bóg. Wypalił w nas wszelkie grzechy, tak? Zostaliśmy w ogniu wypróbowani, bo w trakcie tych ucisków były różnego rodzaju upadki, różnego rodzaju próby, które raz się udało znieść, raz się nie udało znieść, ale wielka lekcja z nich płynęła i płynęła z nich przede wszystkim pokuta. A o to w gruncie rzeczy chodzi, żeby trwać w worach. Jak dwóch świadków jest przedstawionych? To są ci, którzy chodzą w worach. W worach pokutnych. Oni są przyozdobieni w pokutę. W pokutę. Bo to nie jest tak, że się nie potknie człowiek. Diabeł różne zasadzki zastawia na nas. I my czasami się potkniemy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale pytanie, czy będziemy trwali w pokucie. Pytanie, czy odwrócimy się od grzechu. Pytanie, czy wyciągniemy lekcję. Czy nie będziemy więcej wracać do tych wymiocin. To jest pytanie. Tu się okazała wiara i cierpliwość świętych. I niektórzy przeszli to wszystko i trwali w pokucie. I czas ucisku kończy się. Czas ucisku wielkiego kończy się. I wchodzimy w kolejne etapy. Tak, dlatego z miłości dzisiaj siedzimy przed Wami, nagrywamy dla Was. Bo tak naprawdę to powinniśmy tak się zachowywać codziennie, tak jakby Pan Jezus Chrystus wracał po nas dzisiaj, jutro, za 3 dni, za godzinę, za 5 minut. Powinniśmy zawsze sprawdzać nasze serca i prosić Pana Boga, żeby nam pokazywał właśnie nasze grzechy. I powinniśmy trwać w pokucie, żeby ten dzień nas nie zaskoczył. Jak złodziej. Ale wy nie jesteście w ciemności, żeby ten dzień was zaskoczył jak złodziej, jest napisane. Bo trwacie w pokucie, bo trwacie w uświęceniu, bo wasze serca są szczere. Tak. Chciałeś coś powiedzieć? No, że przede wszystkim generalnie bez względu na to, co już przeszliście, czy jakie problemy teraz przechodzicie, czy jak w ogóle widzicie to wszystko w świetle Biblii, no to najważniejszą rzeczą jest właśnie to, żeby cały czas być gotowym, tak? Bo ten motyw się przewija przez całe Mateusza 24, później przez Mateusza 25, przez Księgę Objawienia i tak dalej, że tym, co gwarantuje generalnie to, żeby właśnie dotrwać do końca, to jest to, aby ciągle czuwać, tak? Bez względu na to, co się dzieje, w jakim czasie jesteście i tak dalej, żeby po prostu ciągle czuwać. Bo jak będziecie czuwać ciągle, to nawet bez względu na to, czy będziecie rozumieć, w jakim czasie jesteście, czy nie będziecie tego do końca może rozumieć, czy będziecie czytać Biblię i kojarzyć jakby to, co się dzieje na świecie z Biblią, czy nie, to tak czy siak będziecie gotowi, tak? I wasze szaty będą czyste. Więc jakby to jest najważniejsze, żeby to u nas było. I będzie ok, tak? I wtedy wszyscy, jak tak będziemy robić, to wszyscy się spotkamy przy jednym stole pewnego dnia z Panem Jezusem Chrystusem. A ten dzień może już być naprawdę niedługo. Z tego, co widać, tak? Co się dzieje. Także tyle. Tak, no jest masa snów, masa wizji, tak? Na całym świecie ludzie mają sny i wizje. W naszym zgromadzeniu ludzie mają sny i wizje. Masa znaków. Pan tak. Jezus nas informuje i przygotowuje do tego, że naprawdę niebawem wraca, ale nie wraca tutaj na ziemię, tylko wraca po nas. Tak. Tak, bo jakby to, że Nikola usłyszała trąbę parę dni temu i dostaliśmy słowo, tak, że schodzi drugie biada, a drugie biada to jest właśnie 6. trąba, to jest jedno, ale druga rzecz to jest właśnie to, że masa ludzi na całym świecie ma sny i wizje, które przepowiadają przyjście Pana Jezusa. I to wszyscy, od najmłodszych do najstarszych ludzi. Dzieci mają sny,
młodzież ma sny, wszyscy, tak? O tym, że Pan Jezus Chrystus idzie pochwycić swoją oblubienicę i że niedługo po prostu przychodzi, tak? Tutaj już na ziemię i zaprowadza swoje królestwo. Więc to są naprawdę lata i zegar tyka i każdy dzień nas do tego przybliża i szkoda by było, żeby po tym wszystkim, co po prostu ludzie już przeszli, jeżeli jesteście z Panem Bogiem, przechodziliście różne rzeczy, no to szkoda, żeby to wszystko stracić po prostu i wiecie, i nie dobiec do mety, tak, w połowie. Słuchajcie, jak my rozmawiamy o tym wszystkim, to ja po prostu mam dreszcze. Mam dreszcze, bo słuchajcie, od wielu lat ludzie nagrywają i mówią, twierdzą, że o, że sny i wizje. Nie wiem, co wam innego powiedzieć, tylko to, że teraz, jak widzę ten, te wszystkie sny i znaki i wizje, muszę wam powiedzieć, że ja po prostu w to wierzę. Ja dostaję dreszcze, ja czuję oblicze Pana Jezusa jak nigdy wcześniej. Wierzę w to, co ludzie mówią. Wierzę w to, bo Pan Bóg jest miłosierny, łaskawy i sprawiedliwy. I wiem o tym, wiemy o tym, że On o nas dba i On chce nam objawić, że przychodzi, że nadchodzi, że niedługo będzie. Po to, żebyśmy mogli się przygotować na Jego przyjście, żeby nas jednak wziął. Bo jest łaskawy. I słuchajcie, musimy zrozumieć, w którym momencie po prostu jesteśmy, bo niestety te różne przykłady Biblii, czasami różne wersety są źle przetłumaczone i trzeba w interlinii czytać. I różne rzeczy cudowne wychodzą, jak się czyta w interlinii. Pójdźmy do Objawienia 10:7. Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom. Słuchajcie, jak wejdziecie w interlinię, to tam jest, że w dniach głosu siódmego anioła, when he is about. Masz tak to powiedzieć? When he is about to sound. Nie, zanim zacznie trąbić. Nie tak jak w UBG jest, gdy zacznie trąbić, tylko w dniach głosu siódmego anioła, zanim zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga. Jak będzie miał trąbić, to tak tam jest napisane. When he's about. Tak. Będzie miał trąbić zaraz, tak? Czyli nie jak zatrąbi, nie jak zatrąbi, on powziął zamiar zatrąbienia. To jest jeszcze przed tym, jak zatrąbi. To nie jest w momencie, kiedy zatrąbi, tylko jak poweźmie zamiar zatrąbienia. Przed tym, jak zatrąbi. Tak to jest zrozumiane. I wiemy, że jest szósta trąba. A skoro jest szósta trąba, to jesteśmy w drugim biada. I wiecie co? I wiemy, że jesteśmy w drugim biada. I wiemy, że dni głosu szóstego anioła się skończyły. I zaczęły się. Tak. Dni. Siódmego. Głosu siódmego anioła. Tak. Przed nami już tylko jedna trąba. A jaka to jest ta tajemnica, która się dokona, Marcel? Gdzie to jest opisane? W liście. Do Koryntian, tak? Chyba tak. Pierwszy do Koryntian 15:51. Przeczytacie? To jest bardzo gruby fragment. Muszę to znaleźć. Pierwszy Koryntian 15:51. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę, zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. Zauważcie, że tam jest napisane tajemnica. To była tajemnica. I ta tajemnica została objawiona i wyłożona nam właśnie w Słowie Bożym. Czym ta tajemnica jest? Jest bezpośrednie nawiązanie w objawieniu, że dokona się tajemnica Boga. Dokona się ta tajemnica. I nie łączcie tego, że w Koryntian macie napisane na ostatnią trąbę, bo my nie wiemy, o jakie trąby chodzi w Koryntianach. Zwłaszcza, że objawienie opisuje siódmego anioła, który trąbi. Siódmego anioła, który trąbi. A nie siódmą trąbę. Siódmego anioła, który trąbi. Więc to mogą być zupełnie różne trąby. Ale łączymy to na bazie tajemnicy, która w Koryntianach została objawiona, a do której odwołuje się Jan w Apokalipsie Pana Jezusa Chrystusa, w objawieniu Pana Jezusa Chrystusa.
że ta tajemnica dokona się w dniach głosu siódmego anioła, jak poweźmie zamiar zatrąbienia. Ale to będzie przed tym, jak zatrąbi. I jesteśmy w tych dniach, słuchajcie. My nie wiemy, kiedy to się wydarzy. Nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie, kiedy nastąpi porwanie oblubienicy, pochwycenie. Nikt tego nie wie, ale wiemy, że jesteśmy w tych dniach. My nie znamy ani dnia, ani godziny, ale wiemy, że jesteśmy w tych dniach. I to jest mega ważna informacja. To jest alert do was wszystkich. Alert, który mówi o tym, żebyście się uświęcali. Bo dostaliśmy bezpośredni przekaz od Pana Boga, wielokrotnie. Uświęcajcie się. Uświęcajcie się. Uświęcajcie się. Módlcie się. A co Słowo Boże mówi? Módlcie się w każdym czasie. W każdym czasie. Kiedy tylko możecie, módlcie się. Uświęcajcie się. Uświęcajcie się tak, jak ja jestem święty, tak wy bądźcie święci. Pan Bóg nawołuje przez Słowo Boże i dostajemy my również, jako zgromadzenie, bezpośredni przekaz od Pana Boga właśnie, żeby się uświęcać. Bo to są ostatnie dni. I do tego was nawołujemy, żebyście się uświęcali. Bo nie zostało wiele czasu. Nikt nie wie, ile czasu zostało, ale nie zostało go wiele. I w każdym momencie Pan może przyjść i porwać swoją oblubienicę. Tak, czyli uświęcanie się polega na tym, żeby na przykład stronić od alkoholu, tak? Żeby na przykład nie poświęcać czasu na filmy na Netflixie, różnego rodzaju gry, tak, która się lubi grać, tylko żeby spędzać jak najwięcej czasu z Panem Bogiem na modlitwie, modląc się do Niego. A żeby skupić się na tym, aby oprócz modlitwy, tak, która wynika z wiary, żeby czynić jak najwięcej dobrych czynów, tak. No, pokuta to jest w ogóle podstawa, tak, bo pokuta i uświęcanie się łączy, ale pewne rzeczy, które są takimi ludzkimi, normalnymi rzeczami, a które nie są grzechem, na przykład tak jak picie alkoholu, tak? No bo nie, można normalnie sobie wypić wino, tak? Prorocy pili wino, tak? Pan Jezus sam napił się wina z apostołami. I to nie jest grzech, żeby się napić, tak? Ale chodzi o to, że jak człowiek robi to, no to traci uświęcenie po prostu, tak? Trzeźwość umysłu. Bo jak ja się napiję trochę wina, no to właśnie nie jestem już trzeźwy. Mój umysł nie jest już w takim dobrym stanie, skupionym, tak jak mógłbym być bez tego wina, tak? Jak piję wino, no to z reguły ludziom się nie chce aż tak na przykład modlić, tak? Bo są rozweseleni, wolą się zająć czymś takim bardziej przyziemnym. A chodzi o to, żebyśmy skupili nasz umysł na tym, co jest w górze, tak? Żeby takie właśnie ludzkie rzeczy w miarę możliwości odstawiać i skupiać się już na Panu Jezusie Chrystusie jak najbardziej, tak? Tak, a pamiętajcie, że wesele przed nami. I na weselu z Panem Jezusem napijamy się najprzedniejszego wina. Takiego tak. Wina, jakiego nigdy w życiu nie piliście. Tak. Słuchajcie, trzeba się radować, bo Pan Jezus Chrystus nadchodzi i o to chodzi, żebyśmy się uświęcali i się radowali, że nasz Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus z Jehusza po prostu wraca po nas. To jest niesamowite i trzeba się radować i się cieszyć. I się pilnować po prostu. Tak, i znaki na niebie naprawdę nie lekceważmy. Ich jest napisane gdzieś, nie pamiętam w którym miejscu w Słowie Bożym, to brat Zachariasz otrzymał ostatnio, żebyśmy się nie bali znaków na niebie. Tak? Bo Pan Jezus sam wskazuje nam, że będą znaki na niebie i że mamy je obserwować. Tak. Bo to są właśnie znaki dla nas, dla wybranych. Dla Jego wybranego ludu. Ten lud wybrany zrozumie. Tak jak w czasach Pana Jezusa Chrystusa, zanim przyszedł na świat. Oni zrozumieli. Oni wiedzieli. Oni wiedzieli wtedy. Oni oczekiwali na Jego pierwsze przyjście, tak jak my dzisiaj oczekujemy na Jego powtórny powrót. Najpierw na porwanie nas, potem na powrót tutaj, na ziemi. I na zapanowanie Królestwa Jego. Nowego systemu, Bożego systemu. Czystego, prawdziwego systemu. Taki, jaki powinien być. No, nawet jest w Jeremiasza 10 rozdział, 2 werset. Tak mówi Jahwe, nie uczcie się drogi pogan i nie bójcie się znaków na niebie, Amen. Bo to poganie się ich boją. Zwyczaje tych narodów są bowiem marnością, gdyż drzewo ścinają w lesie siekierą, dzieło rąk rzemieślnika. Niesamowity po prostu. Tak, niesamowity fragment. A to, że te znaki są teraz, to naprawdę, powiem wam, szokujące jest to. Jak to się wszystko składa, jak te puzzle wchodzą na swoje miejsce.
Bo ta układanka zaczyna się naprawdę domykać. Zaczyna się domykać. Nie wszystko jest jeszcze objawione, nie wszystko jest jeszcze jasne. Pan Bóg objawia tak, jak chce i wtedy, kiedy chce i temu, komu chce. I nie każdy to zrozumie. Ale naszym obowiązkiem jest wam przekazać te informacje. I są naprawdę grube znaki na niebie. Grube znaki na niebie. Ale nie wszyscy je dostrzegą. Dla ludzi już jest normalne, że jest zaćmienie, nie? Tak. Jakby tak też ludzie są przyzwyczajeni, że to jest norma. Gdzie słyszałem, że kiedyś w takiej częstotliwości to nie występowało po prostu. Nie? Zaćmienie. Zaćmienia, nie? A teraz bardzo, nawet ja sam bardzo często słyszę, nie? O zaćmieniach. Więc czas jest bliski. I Viola to było przepowiedziane, że właśnie takie znaki będą się nasilać, nie tylko na niebie, tylko też na ziemi. Trzęsienia ziemi, różne rzeczy, tak, opisane w Mateusza 24, zresztą czytaliśmy już nieraz. I wszystko się wypełnia naraz. Wszystko, co jest napisane tak, praktycznie. Jak zobaczycie, co się dzieje na ziemi, codziennie coś się dzieje. Stąd wiemy, że już czas i stąd wiemy, że po prostu została chwila, tak, do wypełnienia się tego wszystkiego do końca. Także bądźcie gotowi i trwajcie. A my razem z wami się staramy. Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć? Myślę, że to wszystko. Kochanie? Ja bym chciała powiedzieć, że Pan Jezus jest Bogiem. Pan Jezus jest Bogiem! Bogu. Po prostu. Chwała Panu Bogu. Amen. Tak. Jednym, jedynym Bogiem. Jednym. Jedność Boga, słuchajcie. Jednym, jedynym tak. Bogiem. Bogiem Jahwe w ciele. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz na tym kanale w ogóle i nie wiecie, co się dzieje, o czym my mówimy, to po prostu otwórzcie Słowo Boże, pomódlcie się do Pana Jezusa Chrystusa, Pana Boga Jahusza, żeby Pan Bóg, jeśli coś się u was tli, chcecie wiedzieć więcej, to Pan Bóg na pewno, jak to jest szczere od was, to Pan Bóg się wam objawi, Pan Bóg wam da zrozumienie, po prostu wam powie wprost, tak jak jest. Więc nie musicie ufać nam, bo to nie o to chodzi, bo my po prostu chcemy być posłuszni Panu Bogu i chcemy się dzielić tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje w duchowym świecie u nas, w naszych relacjach z Panem Bogiem, po to, żeby was zbudować i po to, żeby chwała Pana Jezusa Chrystusa biła z nas i jakoś dotykało was, o, tak powiem. Więc o to chodzi w tym wszystkim, co my robimy tutaj. Chwała Panu Bogu, chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za to wszystko. My będziemy się modlić za was, żebyście po prostu potrafili właśnie zrozumieć te znaki, które Pan Bóg robi i żebyście potrafili odnaleźć tą drogę do Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Z Panem Bogiem, kochani. Przytulamy was mocno. Błogosławimy was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się i cześć. Cześć.